A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, miłując swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. Wstał od wieczerzy, złożył szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się, potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Ewangelia według Jana, 13 rozdział, 1, werset 4 i 5. Obmywanie stóp. Począwszy od rozdziału 13 aż do momentu aresztowania Jezusa w ogrodzie Getsemane, rozmawiał tylko ze swoimi uczniami. Jezus rozmawiał tylko ze swoimi uczniami, aby przygotować ich na swoje odejście. Gdy byli smutni i zmartwieni, zapewnił ich, że pójdzie przygotować dla nich miejsce, a potem przyjdzie i zabierze ich do siebie w domu Ojca. Polecił im, aby miłowali się wzajemnie, tak jak On ich umiłował i obiecał zesłać Ducha Świętego, który będzie trwał z nimi i był w nich. Nauczył ich również, jak być płodnym i przygotował ich na ewentualne prześladowania. Przed tym wszystkim musiał zająć się poważnym problemem, ich niezrozumieniem tego, czym jest prawdziwa wielkość. Jan i Jakub chcieli być wyróżnieni, a inni byli z tego powodu oburzeni. To pokazuje, że wszyscy mieli ten sam problem – pychę i pragnienie pierwszeństwa. Dlatego przed swoim wspaniałym wykładem opisanym w rozdziałach 14-16 chciał ich nauczyć, że prawdziwa wielkość jest w pokorze. Wcześniej słyszeli go mówiącego: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz. Mateusza 11, rozdział 29, werset. Najtrudniejszą lekcją dla nas jest prawdziwa pokora. Dlatego dał im żywy przykład. Złożył swoje szaty i jako sługa przepasał się ręcznikiem. Aby umyć komuś nogi, trzeba uklęknąć na podłodze. Nie można siedzieć na krześle lub piedestale i myć nogi bratu, bo może dojść do złamania kości. Król Salomon powiedział: przed zginieniem jest pycha, a przed upadkiem wywyższenie ducha. Przypowieści, 16 rozdział, 18 werset. A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, miłując swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. Wstał od wieczerzy, złożył szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się, potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Ewangelia według Jana, 13 rozdział, 1, werset 4 do 5. Obmywanie stóp.